Serdecznie witamy wszystkich hodowców u kolegi Jana Pochęciaka na Międzynarodowym Wspólnym Ogrodniku Giewont. Sezon się praktycznie rozpoczyna za chwilkę. Tutaj widzimy w gołębniku u kolegi Jana w pyzówce. Zobaczmy, ruszta, te wszystkie wysprzątane, wydrapane, czyściutko, wszystko przygotowane na przyjęcie gołębi. Kiedy zaczynasz przyjmować? Zgodnie z regulaminem od 1 kwietnia, no i tak jak Krzysztof wspomniałeś, jak co roku wszystko czyścimy, jak widać do gronki, wszystko jest wynoszone, wykręcane stąd i po prostu keszerem myte, nie ma gramu śladu po tych gołębiach, które były w zeszłym roku. Praktycznie gołębniki są gotowe na przyjęcie nowych gołębi. Drobne jeszcze tutaj przeróbeczkiśmy mieli, może pokażemy hodowcom, rusztaśmy zmienili. Bo kiedyś miałem tutaj, ci hodowcy, którzy byli u mnie, to może pamiętają, takie metalowe szuflady. I właśnie w tych szufladach, jak deszcz padał, to się to utrzymywało i to było takie trochę nie do końca, mi się wydaje, dobre, bo czasem troszkę czuć to było. I w tym roku przerobiłem, zrobiłem, tego może tego nie widać, ale pod rusztem jest taka blacha ze spadem, tam jest rynna, oczywiście z siateczką. I to będzie spływało sobie do rynny, czy też keszerem będę mył. No i zrobiłem nowe ruszta takie, później to otwieranie gołębi też, bo one po prostu przez ten otwór miały, powiedzmy, mało miejsca, to tutaj dorobiłem takie, no może przymarzło, ale uda się mi może. I one sobie będą też tędy i tędy, bo tu jest taka półka, tak jak było, to już, to akurat już jest, już dawno też tak było. Patentowane, także to dokładnie mam. I tędy, i taka drobna przeróbeczka, jak co roku coś tam zawsze modernizujemy. O. W tym roku też, jak bez takiej modernizacji się nie obeszło. Dobrze, teraz już widzimy, jak wygląda to na przyjęcie, a teraz zejdziemy na dół, bo tutaj trochę chłodno jest. Pójdziemy na dół i tam omówimy szczegóły, co tutaj kolega też Jan w tym sezonie ciekawego nam przygotował. Także na razie dziękujemy i zejdziemy sobie w inne miejsce, bo niestety temperatura tam, widzieliśmy z tyłu, tam widać śnieg jest jeszcze. Taka jest, no ja pojechałem do ciebie, no dosłownie. Pierwszy dzień wiosny. Tak, śnieg był, kurde, jak tylko tutaj w Pyzówce, natomiast po drodze jak jechałem, to jeszcze do Myślenic, jeszcze nawet za, prawie do Rabki. Wiosna, no niestety u Jana to jest zima. Ale za chwilkę, dlatego pójdziemy na dół do biura, tam jest cieplej i tam porozmawiamy więcej, przybliżając szczegółów o wspólnym gołębniku, no i naszej imprezie, o wiosennym kiermaszu gołębi, na którym kolega Jan będzie reprezentował i gołębnik, i swoją firmę, fabrykę gołębników. No tam u góry w gołębniku widzieliśmy kolegę Jana, jak stał, teraz to już siadł i tam jest, tutaj warunki mamy takie, że jest troszeczkę cieplej, znaczy troszeczkę, dużo cieplej. No podejrzewam, że też jeszcze koledzy się domyślam, że się to rozgrzewamy trochę, oczywiście piecykiem elektrycznym. Także tak poważnie teraz mówiąc, no na 14 kwietnia 2018 roku w Katowicach w Galerii Ship Wilson, kiedy będziemy mieli wiosenny kiermasz gołębi, kolega Jan przygotował taką ofertę też dla tych wszystkich, którzy tutaj biorą udział w wspólnym gołębniku, że będą mogli tam przynieść gołębie i wszystkie formalności załatwić, wziąć te gołębie, dostarczyć już. No i wtedy nie będzie problemów z tymi opakowaniem w kartony, wysyłką, a hodowców dużo ze Śląska tutaj u ciebie się zapisuje. No jest troszkę hodowców, ciężko mi spamiętać, ale ogólnie większość, 90% hodowców, uczestników to po prostu z Polski tutaj. Myślę, że dobrze by było, jakby nawet właśnie za pośrednictwem tego kiermaszu dostarczyli gołębie, no bo przede wszystkim nie jest to męczenie gołębi pocztą, bo wiadomo, że one dwa dni idą, a tutaj jak ktoś przyniesie, powiedzmy, po południu gołębie, one już na wieczór będą tu u mnie na gołębniku. Wszelkie formalności, to formularz zgłoszeniowy, wszystko będziemy mieć już tam wydrukowane, to wszystko będzie można na miejscu załatwić, porozliczać się, czy co tam hodowcy jeszcze chcą, to będzie można po prostu wszystko na miejscu załatwić. Ale zdecydowanie też będzie kolega miał, na pewno Jan. No jeszcze myślę, że są wolne miejsca. Kończę może, bo tam jeszcze ktoś będzie mógł kupić gołębia nawet na miejscu i go tutaj przekazać. To będzie taka ciekawostka, jak ktoś będzie miał tam młodego takiego, który się nada do zasiedlenia w tym gołębniku. No jeżeli tak, bo ja też chcę wziąć kilka ze swojej hodowli, ale myślę, że z mojej hodowli jak ktoś kupi, to raczej nie chciałbym, żeby go tutaj oddawał, bo to mogłoby tam znaczne. No dokładnie, nie chciałbym, dokładnie, niepotrzebnie. Ja przygotowałem kilka ze swoich gołębi lotowych i parę też z rozpłodu. Znaczy mam taki zamiar, bo dzisiaj obrączkowałem, no widzimy, czy się wszystko uda, no bo jak widać, pogodę mamy zimową taką non stop. Myślę, że może się fajnie wychowają te młode. No, około, powiedzmy, tam 20 sztuk wezmę właśnie, jeżeli ktoś z hodowców będzie chciał z mojej hodowli coś nabyć, to będzie taka możliwość. No i tak jak Krzysztof powiedział, będzie można też tam coś kupić, przekazać, no to już w zależności od hodowców, ale też chciałem wspomnieć, że
no, teoretycznie lista jest zamknięta, ale myślę, że to znając życie, jak to co roku bywa, nie wszyscy zawsze oddadzą, także nawet jeżeli ktoś nie jest zapisany, myślę, że jeszcze się miejsce znajdzie. No, sztuk takie, myślę, że tak. Będzie no. Można tam, że tak powiem sobie, znaleźć miejsce tutaj na Gołębniku, kolegia na Bochęciaka. Przypomnijmy tylko, tutaj edycja już Gołębika swojego masz czwartą. Piątą. Okrągła piąta rocznica. Tak. To zobaczymy. Także ile w tym roku Gołębi planujesz przyjąć? 750 ma być. Czyli 500 ma być takich, bo właśnie jeszcze powiedzmy o tym. 500 ma być tych przyjętych, opłaconych, bo 200 jest gratisów za zeszły sezon, bo tam troszeczkę właśnie chciałem to ten sezon zeszły hodowcom wynagrodzić. Tam w prezencie 200 miejsc praktycznie się nazbierało. No i myślę, że też dla sponsorów przygotowałem około 50 miejsc i myślę, że będą, bo po prostu no, dosyć fajnie w tym roku udaje się mi pozyskiwać, znaczy nie tyle mi, bo dzięki koledze Pawłowi Sławkowi muszę mu podziękować właśnie za pośrednictwem tutaj filmiku. Dużo właśnie dzięki niemu zdobyłem tutaj sponsorów i też chciałem podziękować koledze Jackowi Dyszy, który też tutaj właśnie zaoferował sponsoring dla nas. Ja tylko powiem, że kolega Jacek Dyszy, żeby koledzy wiedzieli, Paweł Sławek, wiadomo, to jest dystrybutor preparatów i firmy Devert i Belgica Devert i TJW i Renfrid i Ropa B, no masę różnych akcji. I Kolumbeksa. Kolumbeksa, tak, oczywiście. A kolega Jacek Dyszy, on, mieliśmy możliwość go spotkać, kiedy odwiedzaliśmy kolegę Arka i kolegę Piotra Bugałę, a reprezentuje firmę Siegertaube. No ale oni teraz będą zmieniać nazwę z tego, co mi kolega Jacek właśnie mówił, także... To jeszcze będzie się inaczej nazywać. Tak, nie, no... Zobaczymy. Mówił, że... No ale... W razie my tą firmę, która produkuje tą markę Siegertaube, z właścicielem kolega Stanisław Bruździński, tam byliśmy u nich pod Bydgoszczą w tej fabryce, widzieliśmy jak wygląda produkcja, także zobaczymy jak nazwa będzie, no o tych szczegółach to może będzie już mówił nam kolega Jacek, kiedy go kiedyś odwiedzimy. On też na pewno 14 przyjdzie nas odwiedzić, może nie będą mieli stoiska, bo akurat w tym samym czasie się złożyło, że jest w Rybniku bodajże wystawa czy impreza jakaś związana z hodowcami, dla hodowców gołębi, tak, nie gołębi, przepraszam, dla papużek, kanarków, egzotek. No bo oni właśnie oni też produkują bardzo szeroko produkty dla tak. Wszystkich zwierząt. Także jeszcze raz bardzo serdecznie tej firmie dziękuję za to, że chcą ze mną współpracować i wesprzą nas tutaj swoimi produktami. Myślę, że będą pomocne. Przyznam się szczerze, nie stosowałem jeszcze tych produktów, ale tutaj właśnie rozmawialiśmy już z panem Jackiem, wstępnie żeśmy wybrali, które produkty tutaj będziemy używać na wspólnym gościu. Też ważne jest, że właśnie dzięki temu możemy sobie przetestować tutaj. Dokładnie. I tutaj będzie, jak się nazywa, przy takiej dużej ilości różnych gołębi, to jest dużo łatwiej o dokonanie takiej analizy i sprawdzenia, jak to się wszystko dzieje w praktyce. Produkty to podejrzewam, że są już sprawdzone, na pewno pewne, to nie jest tak, że tutaj... Nie, tylko tutaj konkretnie, ale ja też jeszcze powiem, i tutaj jeszcze kończąc temat wspólnego gołębnika, w tym roku wspólnie z kolegą Janem przygotowaliśmy też jedną ciekawostkę, to jest związana bardziej z gołębiami rocznymi, coś podobnego jak u kolegi Maćka Włodzika, ale o tym może co będziemy robić, już o szczegółach będziemy mówić wtedy, kiedy będziemy już mieli bliżej ten termin zbliżających się kiermaszu gołębi, bo tam będziemy mogli już o wszystkich szczegółach dokładnie powiedzieć, natomiast teraz na razie koledze dziękujemy i żeby nie przedłużać, jeszcze raz zapraszamy wszystkich do galerii Szyb Wilson w Katowicach na 14 kwietnia 2018 roku na wiosenny kiermasz gołębi. Ale jeszcze może dodam taką ciekawostkę, bo jeszcze u nas na stoisku będzie można odnośnie właśnie fabryki gołębi. Poczekaj. Teraz na razie właśnie to jest, ja przeproszę za Jasia, to będzie druga część tego fotoreportażu, bo nie chcemy przedłużać, a zawsze kiedy tych szczegółów jest za dużo w jednym wejściu, to po prostu koledzy mogą zapomnieć. Ale my sobie o fabryce gołębników, bo o tym za chwilę też powiemy, przejdziemy za chwilę.